Profesor Anna Titkow jest znaną polską socjolożką. Jest 16 listopada 2004 rok. Mamy teraz, jestem w gabinecie profesor Anny Titkow, autorki między innymi pierwszego bodajże tekstu feministycznego, który został napisany dla publikacji Robin Morgan. Sisterhood is global. Sisterhood is global. Tak. Chciałam zapytać, jak to się zaczęło, jak się zaczął twój alians z feminizmem? W tym momencie feminizm, myślenie o płci, o relacjach pomiędzy płciami pojawiło się w twoim życiu. Prośba o to, żebyś opowiedziała o sobie. O tyle jest sytuacja zabawna, że jak wczoraj przypominałam sobie, że jesteśmy umówione na dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie, wzięłam do ręki antologię, którą wspomniałaś, Sisterhood is Global, i popatrzyłam na daty, bo myśmy sobie podpisywały wzajemnie, uczestniczki, bo to była promocja książki, dokładnie 20 lat temu. Dokładnie 16 listopada w 1984 roku, i uważam, że to jest bardzo zabawne. Ja takie rzeczy bardzo lubię i one są, uważam, w jakimś sensie znaczące, bo nigdy mi nie przyszło do głowy, że w moim życiu będą takie sytuacje. Promocja książki Sisterhood is Global. Jest bardzo, tam było dużo autorek, ale zdecydowano się na zaproszenie tylko 25. Ja miałam zaszczyt być w gronie tych 25. I było spotkanie takie przy stole, okrągłym. Wszystkie myśmy się przedstawiały i mówiły coś o sobie. To nie był obyczaj znany mi. Myśmy nie miały takich doświadczeń w Polsce, w żadnych właściwie sytuacjach. I kobiety wstawały, mówiły, tu jestem rozwiedziona, jestem lesbijką, opowiadały różne istotne dla nich fragmenty ze swojego życia. A ja byłam strasznie speszona. Było mi bardzo trudno coś o sobie powiedzieć. To był moment, w którym się rozwodziłam, więc powiedziałam, że właśnie się rozwodzę. No ale tak myślę, że nie jestem chyba feministką, bo słuchając relacji ich, to znaczy co one w życiu zrobiły, jak to wyglądało, uznałam, że jakiejś tam definicji feminizmu, która unosiła się w powietrzu, nie spełniam. No to chyba Robin Morgan powiedziała: o nie, ponieważ jeśli napisałaś taki tekst, jesteś tu między nami, jesteś feministką. W ten sposób zostałam zdefiniowana jak gdyby zewnętrznie, że jestem feministką, zrobił to dość, powiedziałabym, wysoki autorytet w feminizmie. Ja myślę, że to jest, jeżeli się stosuje technikę, która mi się coraz bardziej podoba, jako w ogóle takie narzędzie nie tylko o, powiedziałabym, walki politycznej, ale również zdobywania materiałów, które mogą być źródłem poznania naukowego, to znaczy to, co się nazywało her story, to, co się nazywa her story. Ja coraz bardziej to lubię jako sposób poznawania się po prostu świata i różnych nawet procesów społecznych. Myślę, że w chyba większości przypadków, może poza w Polsce bardzo młodymi osobami, może to inaczej przebiega za granicą, ale ja myślę, że w takim miejscu jak Polska, w przypadku kobiet w wieku takim jak mój, czyli prawda, tak zwanych 60-letnich kobiet, to jest znacznie bardziej skomplikowane. To znaczy pojawienie się tego słowa następowało znacznie później, niż one w rzeczywistości zabudowały, no, zabrzmi to bardzo tak żargonowo, ale tą swoją tożsamość chyba feministyczną właśnie. Ja myślę, że to się składało z takich bardzo różnych elementów. Bo z jednej strony, to pamiętam, że bardzo chciałam być inna niż moja matka. I o paradoksie, nie dlatego, że ona nie chciała, żebym się kształciła, czy wręcz odwrotnie, czy była kobietą samodzielną, niezależną, nie. Tylko według mnie ona miała bardzo mało cech kobiecych, czyli można powiedzieć, w tym momencie brakowało mi
czegoś, co, prawda, w niektórych nurtach feminizmu się wręcz mówi o esencji, istocie i po prostu jest podstawą definiowania odrębności kobiet. W każdym razie, ale to było istotne, ponieważ ja się w tym momencie zbuntowałam, jakieś 12-13 lat i postanowiłam, że będę inna. Oczywiście nie wiedziałam, jaka ja będę, nie miałam zielonego pojęcia, ale że będę inna. Teraz po latach to myślę, że właśnie brakowało mi paradoksalnie nie tych cech, które są ważne w promowaniu czy realizowaniu kariery, jakichś programów zawodowych, tylko właśnie takich cech, które są po prostu kobiece. Ale w każdym razie to jest istotne, żeby się zbuntować, że będę inna, też, że będę inna trochę jak moje koleżanki. Bo ja się urodziłam na prowincji, trochę byłam takim dzieckiem obcym, innym, ponieważ ja byłam z domu, w którym są książki, a uczyłam się muzyki, za co bardzo jestem rodzicom wdzięczna, bo to jest moja jak gdyby pasja do dzisiaj, a gazety, pisma, więc troszeczkę troszkę nam było się trudno porozumieć, co było bolesne w tym wieku. Więc też jakoś tak chyba nie chciałam być taka jak one, bo one bez przerwy rozmawiały o tych chłopakach, a ja tak nie bardzo, bo byłam gruba i miałam kompleksy w ogóle. To też nie było. Więc myślę, że jakieś takie poczucie, że chyba muszę liczyć na siebie. To jest też istotny element. Powiedziałabym jako taki drugi, który ja oczywiście nie umiem, co wieci go w czasie, kiedy to się stało, ale na pewno był taki moment, że no jednak to jakoś ja coś tutaj muszę, co muszę też nie bardzo było wiadomo. W każdym razie wyjazd na studia na pewno pomaga. I to, co się dzieje w świecie zachodnim, to, że dzieci po, prawda, mniej więcej ukończeniu liceum oddzielają się od rodziców, stają na własne nogi, bardzo pomaga w budowaniu myślenia, w ogóle o świecie, o sobie. Ale jeszcze jesteśmy bardzo daleko od jakiegokolwiek myślenia w kategoriach feministycznych, niezależnie od tego, jak to się zdefiniuje, jak się zdefiniuje feminizm, to znaczy ja mówię o sobie. A na studiach sytuacja była sprzyjająca, ponieważ rozwoju takiej niezależności, która powiedzmy jest pewnym, wydaje mi się, bardzo istotną taką podwaliną, czy punktem wyjścia, płaszczyzną wyjścia, a do budowania jakichś takich orientacji niekonwencjonalnych, powiedzmy sobie. I ja miałam to szczęście, że jeszcze wtedy nauczali nas profesorowie tej klasy, co Sosca i Dukiewicz, Tatarkiewicz, Kotarbiński. Więc to naprawdę był świat takich ludzi, którzy jak widzieli studentkę pierwszego roku, to jak się było profesorem Tatarkiewiczem, to się podchodziło i podawało rękę i mówiło: dzień dobry pani. Więc to nie byli, powiedziałabym, ci faceci, którzy się pojawili później, którzy się pojawili w różnych miejscach mojej pracy, to znaczy mówię o kolegach z pracy, którzy zachowywali się właśnie jak faceci. Faceci tacy pod tytułem, no tak, jesteś kimś innym. Ja miałam poczucie na tym wydziale, że to właściwie nie ma żadnego znaczenia, czy ja jestem dziewczyną, czy ja jestem chłopakiem. To chyba było bardzo istotne. Bo to był wydział? To był Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. I myślę, jeżeli na przykład, jeżeli ja sobie wybrałam na promotora profesor Marię Osowską, ona była promotorem mojej pracy, i jeżeli był tego typu stosunek do studentów, że ona mi pisała na wakacje do rodziców listy, gdzie ona, jak jej wakacje wyglądają, jeśli ona jest potrzebna mi w pracy nad pracą magisterską, to ona służy adresem, jest taki, taki i taki. Więc ja myślę, że niebywała klasa, kultura tej kadry profesorskiej miała ogromne znaczenie, po prostu chyba też wyrabiała takie poczucie własnej wartości. Co nie znaczy, że jak popadłam w miłość szaloną i szczenięcą, to największe komplementy płynące z ust profesorów właśnie Osowskiego po jakimś tam referacie na sympozjum, czy profesor Marii Osowskiej i tak dalej, tak, komplementy, które jak patrzę z perspektywy czasu, to dzisiaj na mnie robią wrażenie, ale jak młody człowiek powiedział, że dla dziewczyny to ważniejsze jest, żeby była taka, czy coś takiego, a nie tam, wiesz, referaty, to naprawdę to miało wpływ przez parę lat na mnie.
to uczciwie muszę powiedzieć, że tak było, ale widocznie jakiś ten, powiedziałabym, nie wiem, ten background, ten punkt wyjścia, to co mówiłam wcześniej, takie, że musisz zadbać o siebie, że to jednak nie ma co. W którymś momencie jednak ja nie zniknęłam, nie poddałam się tej presji, że to nie, studia skończyłam, pracę natychmiast po studiach podjęłam, co było ważne, ponieważ ja byłam spoza Warszawy. Ale feminizm właściwie nie było skąd. Nie było skąd, nie było żadnej inspiracji, tak bym powiedziała. Bo nawet jeżeli jestem pokoleniem, które czytało orzeszkową, to czytało się raczej w kategoriach wyzysku, prawda, klas wyższych nad klasami niższymi. I Marta właściwie nie była kobietą, tylko była przedstawicielką klasy uciskanej. Właściwie to nie odczytywało się w ten sposób. W ogóle nie było żadnych w tym okresie, w którym ja dorastałam, to znaczy lata stalinowskie, październik, znaczy jak byłam dzieckiem, prawda? Maturę zdałam w 59 roku, więc cały ten okres kształtowania się, lata 60. Warszawie, to był wybuch, te krótkie chwile jeszcze po październiku. Po prostu to w ogóle nie funkcjonowało, a ponieważ przebywałam w środowisku, w którym dziewczyny były traktowane, niezależnie od prywatnych jakichś moich meandrów, prawda, no to są jak gdyby trochę inny wymiar, ale... Relacje rodzinne między matką, ojcem, dziadkowie, babcie, ciotki, wujkowie, czy tam było coś takiego, co było dla ciebie jakoś wyzwaniem, jakąś prowokacją, czy może rodzeństwo, stosunki z rodzeństwem, czy było coś, co dawało ci asumpt do pomyślenia sobie o relacjach pomiędzy mężczyznami a kobietami inaczej i o roli kobiecy inaczej. Czy coś takiego było właśnie w tym wczesnym okresie jeszcze? Ale to tak, to było, tylko że to w sumie do pewnego momentu działało zupełnie nie, powiedziałabym, nie wyzwalająco z tradycyjnych, wiesz, z tradycyjnego myślenia. To nie było tak, że to, wiesz, nie. To raczej mnie kierowało w stronę, że ja to sobie, jak będę miała rodzinę, to u mnie będzie inaczej, sympatyczniej, wiesz, coś takiego. Natomiast to nie było coś takiego, co ja mogła powiedzieć, że to bezpośrednio mnie kieruje, wiesz, w jakąś taką myślenie, że coś, że może rodzina to niekoniecznie. Nie. Raczej te niedostatki życia rodzinnego, które były właśnie chłód matki, to, że powiedzmy ciepło i zaangażowanie ojca, wiesz, w życie, bo ja myślę, że ogromną taką pozytywną rolę w takim, chyba w mojej, wiesz, w takim stworzeniu mojej psychiki po prostu, w budowaniu tego, że ja, jak mówi moja koleżanka, terapeutka, że jestem nieprzyzwoicie zdrowa psychicznie, to myślę, że właśnie ojciec odegrał taką rolę, bo on był bardzo taki stabilizujący, pewny, znaczy ja byłam zawsze pewna jego, wiesz, z takich stabilnych emocji, a bardzo jak gdyby byłam dla niego, wiesz, taka, utwierdzał mnie w tym, że jestem świetna i że nawet mogę zostać tancerką, co było moim marzeniem oczywiście, wbrew innym parametrom. A natomiast ja raczej wtedy, znaczy tak jak mogę to powiedzieć dzisiaj, wyniosłam z tych relacji, czy z obecności babki, bardzo rygorystycznej katoliczki. Myślę, że to ona akurat odgra taką rolę, że absolutnie już mi od kościoła, totalnie, bo wystarczyły mi lekcje religii z księdzem, który był kryptopedofilem. Różne rzeczy, które po prostu obrażały mój intelekt, tak, ponieważ to było na takim poziomie, że w ogóle, a babcia ze swoim rygoryzmem i obchodzeniem pierwszego piątku miesiąca, prawda, to sprawa jak gdyby do końca już załatwiła i można powiedzieć bardzo skutecznie.
Ale ja myślę, że wtedy i nawet wchodząc już w dorosłe życie, budując dom, to ja myślałam, że ja właśnie, że to będzie trochę inaczej. W związku z tym ja byłam na przykład bardzo taką, powiedzmy sobie, tradycyjną żoną. To znaczy ja uważałam, że to ja powinnam wszystko. To znaczy nie tylko ja zabezpieczałam byt finansowy rodzinie, bo akurat to był okres, kiedy Andrzej miał wilczy bilet po 68 roku, więc moje stypendium doktorskie było źródłem pieniędzy, ale dziecko, no, zadbanie o dom, różne rzeczy, więc ja myślę, że ja tak jak patrzę teraz z perspektywy czasu, to po prostu prawie mi się nie chce wierzyć, ale tak było. Ja byłam bardzo, myślę, taką tradycyjną, starałam się przynajmniej spełniać te wszystkie postulaty, wzory dobrej żony, prawda? To znaczy na pewno zawsze byłam taka, na pewno to też zadziałało negatywnie, mogę tak powiedzieć, bo to prawdopodobnie w którymś momencie się skumulowało i małżeństwa się rozpadają z bardzo wielu powodów i różne rzeczy się na to składają, prawda? Ja myślę, że to też w sumie się też tak zbierało. Ja byłam tą bardzo taką, według mnie, tradycyjną i tak dalej. Widocznie, być może feminizm to jest też jakaś nie tylko, powiedzmy, ideologia, czy wiesz, coś, co można definiować w sprawach politycznych, wiesz, w kategoriach politycznych, socjologicznych. Ale może to jest też sprawa jakiegoś nastawienia, bo takiego czegoś w człowieku. Ponieważ przypomniało mi się parę lat temu profesor Wesołowski, który zresztą był moim nauczycielem, asystentem na studiach socjologicznych, jakaś była sytuacja, nie wiem, czy ja występowałam o otwarcie przewodu doktorskiego, taki, który pachniał Radzie Naukowej, feminizmem i studiami kobiecymi, czy coś takiego. Coś musiała być jakaś taka prowokacja intelektualna. I pamiętam, jak profesor Wesołowski powiedział, ja myślę, że w tym jest jakaś bardzo istotna charakterystyka. Bo on powiedział, wiesz, z tobą to właściwie jest tak, że ty nawet jak nie wiedziałaś o tym, to byłaś feministką. Bo on mnie pamięta od, jak mówię, no prawie od dziecka, byłam bardzo młodziutka, jak poszłam na studia, od czasu studiów. Więc no co on może pamiętać? On prawdopodobnie pamięta, widzi mnie, bo prawda, pracujemy w tym samym instytucie przez kilkadziesiąt lat, widuje mnie w różnych sytuacjach i on prawdopodobnie widzi jakąś osobę, która się zachowuje w określony sposób, która nawet tego sama nie definiuje, powiedziałabym, prawda? Bo jak mówię, w sytuacji, kiedy zostałam wręcz wywołana te 20 lat temu do tablicy, prawda, żeby powiedzieć, no jak moja droga do feminizmu, czy ja jestem feministką, no to ja uważam, że uczciwość nakazuje mi wręcz powiedzieć, że ja nie jestem, bo w ogóle wydawało mi się, że nic z tych rzeczy, o których tu się mówiło publicznie w trakcie tego spotkania, to ja niczego nie spełniam takiego, prawda? Więc ja myślę, że to jest jakaś prawda o feminizmie, że prawdopodobnie jest bardzo dużo kobiet, które nie znalazły się w takiej komfortowej sytuacji jak ja, że ze względu na zawód, że ze względu na możliwości wyjazdu za granicę w swoim czasie, bo to miało ogromne znaczenie na pewno, mogły sobie różne rzeczy ponazywać, podefiniować, wyjaśnić, wyklarować itd., itd., nawet zrozumieć swoje zachowania, które jak korzystając z opisu profesora Wesołowskiego, które były feministyczne, kiedy nawet nie przychodziło do głowy w ogóle je tak nazywać, bo może nawet słowa nie nazywałam, nie znałam jeszcze. Ja myślę, że takich kobiet jest dużo, że takich kobiet jest bardzo dużo, natomiast jak zwykle są te znane do bólu problemy z konsekwencjami, z jakimś takim tym odium niedobrych rzeczy, które leżą i są związane z terminem feminizm. Ja myślę, że to jest. Natomiast takich kobiet, które chociaż same o tym nie wiedzą i są feministkami, to ja myślę, że jest bardzo dużo. A jak mówię, ja należę do tej kategorii no, wybranych, tak w cudzysłowie oczywiście, ale takich, które ponieważ wyjechały za granicę,
jeszcze w odpowiednio wczesnym wieku, mimo tego, do jakiego pokolenia należę, zetknęły się z różnymi. Bo mój pierwszy długi wyjazd taki stypendialny to był wyjazd na Columbia, byłam afiliowana na Columbia University w Nowym Jorku pod opieką Cynthia Fuchs-Epstein, a która bardzo dobrze to zorganizowała, ponieważ ona powiedziała, wszystko zależy od ciebie. Miałam wszystko zorganizowane jako, prawda, pobyt i możliwość uczestnictwa we wszystkich możliwych tych zajęciach, które były prowadzone z, powiedziałybyśmy, z women studies. Chodziłam na seminaria, ale ona dała mi wolną rękę. Ona dała mi czas. Także ja mogłam biegać, ja biegałam jako szalała po tych pewnych rejonach Nowego Jorku uniwersyteckich, bo to był rok 81. I no, po prostu chodziłam na wszystko, co się dało. Niekoniecznie zawsze siostry amerykańskie witały mnie radośnie, bo jak nie byłam z jakiejś tam organizacji czegoś tam, to mnie wyrzucały za drzwi. No bo to wbrew pozorom bardzo wszystko było. One się wtedy, ja nie wiedziałam, że one się wtedy strasznie kłóciły między sobą, że były frakcje, nie miałam przecież pojęcia, prawda, o tym. Ale co robiłam? Robiłam tony kserokopii różnego typu artykułów właśnie dotyczących women's studies, to znaczy kobiety, sex roles, coś takiego. To była absolutna nowość. Dla mnie taka ilość publikacji, literatury poświęcona temu. A że mnie to interesowało z powodów, też powiedziałabym, nie wprost związanych z feminizmem, bo ja miałam zawsze, bardzo byłam uczulona zawodowo, znaczy jako człowiek oczywiście prywatnie, ale zawodowo również na to, co ja nazywam fasadą, na fasadowość życia społecznego, na fasadowe deklaracje. I pamiętam, że jednak znacznie wcześniej, jeszcze przed zetknięciem się z tym feminizmem zachodnim bezpośrednio, bardzo mnie denerwowało te mity na temat stosunku Polaków do dziecka, wartość dziecka i tak taką książeczkę napisałam, wydałam w 1982 roku, Dziecko jako wartość, gdzie uważam, to jest jedna z moich najlepszych książek, ponieważ wykazałam w niej empirycznie, statystycznie, że wcale tak nie jest, że co innego jest deklaracja, dziecko najważniejszą wartością, a zupełnie się dzieje inaczej, jak się temu przyjrzymy, jak zastosujemy troszkę inne techniki. Wcale to tak nie jest, że wszystkie kobiety mają do tego taki stosunek niebywale emocjonalnie pozytywny. A wynikło to z tego, że spędziłam dużo czasu przy piaskownicy z własnym dzieckiem i słuchałam, patrzyłam na stosunek matek do dzieci. I to, przepraszam, empiria natchnęła mnie do zrobienia takiego badania. Więc na pewno to jest ważne też, na co człowiek reaguje, jak dochodzi do... jak patrzę na swoje studentki teraz, to prawdopodobnie ten cały proces w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo one wchodzą jak gdyby w miękkie kapcie feminizmu od razu. One mają wszystko podane, one mają książki, one mają biblioteki, one mają panią Anię, która, prawda, doradzi lektury, jeżeli się czymś interesują. To jest zupełnie inna epoka. Ale wtedy myślę, że to, że się nie lubiło fasady, to też było sprzyjającym czynnikiem osobowościowym, który prowadził do. I dlatego jak pojechałam do Stanów i zobaczyłam, poczytałam te właśnie te role, są i to niekoniecznie, że macierzyństwo to jest konstruktem społecznym w naszym gatunku, niekoniecznie biologicznym tylko, to myślę, że to miało ogromne znaczenie. I to było coś takiego, co chyba... Ja nie poczułam się feministką, chyba jak przyjechałam. Ja właściwie nie wiem, czy ja się poczułam... Tak, mi się wydaje rzeczywiście, że ja chyba nie ubyłam w jakimś sensie. To znaczy, ja nie musiałam dokonać jakiegoś takiego ujawnienia, czy takiego nazwania siebie, tylko po prostu... można powiedzieć, w takich kategoriach, patrząc na to w kategoriach procesu. Życie się toczyło, zawodowe, prawda, też. I w momencie, jak
A jeszcze jest jedna istotna sprawa. Moim szefem przez wiele lat była Magdalena Sokołowska. To była osoba, która zrobiła ogromnie dużo dla przede wszystkim socjologii medycyny, bo pracowałam w takim zakładzie, ale ona niezależnie od tego też interesowała się kobietami, bo wtedy się nie mówiło, tam nie było innych określeń, tylko kobietami, problemami kobiet, ona prowadziła seminarium. To oczywiście wszystko się toczyło wtedy w takim określonej estetyce, paradygmacie, bo to była praca zawodowa kobiet, budżety czasu, czas wolny, ale ona jest autorką artykułu z 1963 roku pod tytułem, który się ukazał w studiach socjologicznych, Gospodarstwo domowe, nieznane środowisko pracy. Więc prawda, to też jest istotne, prawda, z kim się przebywa. To znaczy z tym, że ona była taką kobietą, była, prawdopodobnie można było ją określić jako feministkę, ale ona z kolei wykluczała, to znaczy nie, słabo akceptowała te inne role, to znaczy role związane z życiem prywatnym, to, że my jesteśmy też matkami i tak dalej, ona tego w sumie nie lubiła. Ale była osobą, która chociażby to przez fakt, że dużo jeździła za granicę, przywoziła jakieś nowinki, opowiadała o różnych wspaniałych kobietach w WHO czy gdzieś tam, to na pewno też miało znaczenie. Poza tym sama była taką osobą, która no tak przyjemnie było na nią popatrzeć właśnie jak ona taką bardzo dynamiczną, to była osoba, instytucja wręcz. To myślę też, to działało na takiej zasadzie, że można tak. To znaczy, to nigdy nie był mój żal, ja nigdy tego nie lubiłam. To znaczy, to nie była jak gdyby moja grupa krwi. Taka potrzeba, powiedzmy, błyszczenia władzy, jaką miała ona, ale myślę, że to też działało. Tak pozytywnie i ponieważ przy tym była elegancką kobietą, dowcipną, zadbaną, więc to też miało pewnie znaczenie. Ale wracając do tych etapów, znaczy bunt, potrzeba niezależności, wszystko to już jak gdyby mamy załatwione. I na przykład jest taki moment, ale musiałam się czuć jakoś zobowiązana, podejrzewam. To jest takie poczucie przyzwoitości wobec tych, którzy mnie wysłali za granicę, prawda, gdzie spędziłam tam trochę tego czasu, wobec możliwości wyjazdu dzięki interwencji Margarity Papandreou na promocję, bo to był 1984 rok, na promocję tej książki do Nowego Jorku, że znalazłam się w takiej sytuacji jednak, prawda, wybranej trochę. Ja podejrzewam, że to też umacniało te zainteresowania, które jakoś tam miałam, prawda? I na pewno byłam w pewnym sensie emocjonalnie, psychicznie przygotowana do takiej sytuacji, że kiedy się pojawiła w szkole, nauk społecznych tutaj w instytucie, którą kończyłaś, prawda, pojawiła się możliwość prowadzenia takich zajęć. Chociaż śmiertelnie się bałam, ponieważ nigdy nie miałam dydaktyki. W instytutach panowskich nie ma dydaktyki. Po prostu ja miałam wrażenie, że trzeba oszaleć, sobie pomyślałam, mając tyle lat, zaczynać dydaktykę. Ale się podjęła. I to jest w tej chwili najbardziej ulubiony wątek mojej pracy zawodowej. I myślę, że to chyba coś korzystnego, powiedziałabym, w budowaniu świadomości, w rozwijaniu, no chociażby sam fakt, że tutaj w Instytucie istnieje zakład badań nad kobietami i rodziną, że pojawiają się doktoraty, które nie są, powiedzmy sobie, tradycyjnie formułowane, tylko no, troszkę nawet trzeba się czasami pogimnastykować i wytłumaczyć, że one są interdyscyplinarne, ale to trzeba zrobić politycznie i kolegów można przekonać, prawda, jeżeli się to zrobi w jakiś sposób. I myślę, że po prostu ja no, tą feministką jestem w takim chyba dosyć pełnym wymiarze. I to prawdopodobnie od dawna. To znaczy, ja nie wiem jak to jest, czy
feminizm wybacza to, że się właśnie było tradycyjną żoną, czy nie, ale myślę, że to są takie głupie żarty. Natomiast w jakim sensie pewnie się z tym urodziłam. To znaczy, trudno to powiedzieć, prawda, bo tutaj nie ma, to mówi się konstrukty, prawda, sama pilnuje właśnie tak, żeby właśnie, że to jest konstrukcja społeczna, że tego się uczymy, że coś. Ja myślę, że jeżeli w moim przypadku to była taka sytuacja, dobra sytuacja, ponieważ jakoś się zbiegły w czasie, w pewnym sensie, w moim tym całym cyklu życiowym. Moje jakieś bunty, potrzeby definiowania własnej osoby, kim się chce być, jaka chce być, jaką chce być kobietą. Z tymi dobrymi sytuacjami, prawda, że mogłam mieć kontakt ze światem zachodnim, bo to mówimy jeszcze o poprzednim systemie, że pojawiły się, że na przykład była taka sytuacja, przecież wiesz, w którym roku się ukazała ta książka Pełnym Głosem? Twoja, pod twoją redakcją? Ten Głos mają kobiety. Głos mają kobiety. W 92 roku i tam był twój... W 92? Nie. W 92, tak. W 92. Więc ja myślę, że to dla mnie to były takie rzeczy, ja się czułam zaszczycona, że na przykład mogę, że tak, mówię serio. To znaczy uważałam, ponieważ nigdy nie postrzegałam się jako tej osoby, wiesz, która idzie ze sztandarami, walczy, deklaruje, wiesz, wchodzi w jakieś zderzenia czołowe i tak dalej. W związku z tym, a być może uważałam, że może nie do końca jestem taką feministką. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że być może taka filozofia pracy pozytywistycznej, takiej u podstaw, pod tytułem studenci, dziennikarze, typ badań, który się podejmuje, jaki typ badań się realizuje, prawda, w zakładzie chociażby, którym kieruję, czym się zajmujemy, że to jest ten typ działalności, który no, zdecydowanie jest bardzo ściśle związany z, no powiedzmy sobie, z tym nawet minimum definicyjnym feminizmu, prawda? Kobiety, mężczyźni są w różnych sytuacjach, niektóre sprawy są nierozłożone, niesprawiedliwie i coś z tym trzeba zrobić. I teraz to już jest chyba sprawa absolutnie prywatnego wyboru i temperamentu oczywiście, jak to się, w jaki sposób się to realizuje. I ja myślę, że ja realizuję przez pracę zawodową, tą naukowo-badawczą, dydaktyczną. No jak to się mówi, staram się to robić jak najlepiej, bo po prostu zawsze taka jestem mentalność uczennicy pierwsze ja, czyli taka prymuska zawsze, ale po prostu nie umiem rzeczy robić byle jak, a szczególnie to jestem tego świadoma politycznie, że jeżeli rzeczy dotyczą kobiet, to wszystko musi być zrobione perfekcyjnie, ponieważ będzie zawsze przyłożony troszeczkę inny kryteria, to znaczy bardziej ostre, bardziej nieżyczliwe, niż gdyby to dotyczyło, prawda, społeczeństwa, jakichś uniwersów, prawda, czegoś takiego, a nie bezpośrednio było związane z kobietami. To zawsze wiem, że ile razy, jeżeli są nawet jakieś prace studenckie, czy teksty studenci drukują i doktoranci proszą jakieś uwagi, to ja wiem, że to mam zawsze w głowie. Taka, powiedziałabym, czujność partyjna. To musi być bardzo dobre. Nie może być żadnych kiksów takich, które mogą zostać wykorzystane, ponieważ no, mam to poczucie chyba, że jest walka. Że tutaj, to znaczy, to nie musi być, powiedziałabym, jakoś manifestowane, ale że jeżeli się chce coś osiągnąć, to trzeba bardzo, bardzo być takim strategię mieć przemyślaną i sprytnym, znaczy uważnym. Robić dobrze. To jest najważniejsze. Będąc kobietą. Trzeba robić troszeczkę lepiej, tak? Ja podejrzewam, że gdybym była mężczyzną, robiłabym tak samo. Wiesz, to może ja nieprecyzyjnie mówię, ale jeżeli coś jest nie tylko związane z moją pracą, jeżeli to jest, powiedzmy, jakieś czy działanie zespołowe, czy
coś, co wychodzi na zewnątrz w postaci publikacji, to ja wiem, że różnego typu, że ponieważ to dotyczy, powiedzmy, kobiet, mężczyzn i płci, że to jak gdyby będzie podlegało troszkę innemu oglądowi, niż gdyby dotyczyło węgla kamiennego, mężczyzn i dochodu narodowego. To wiem. Ponieważ przebywam w środowisku, w którym nawet w dzisiejszych czasach można usłyszeć, że jest sprawa kobieca. Prawda, że jest sprawa kobieca. I to mówią koledzy bardzo wykształceni, jeżdżący po świecie, mówią właśnie językiem sprawy kobiecej. Nie ma męskich spraw. Tak. To znaczy coś trochę innego. Tak. Ale że właśnie tak. Że to po prostu to jest taka sprawa kobieca. To jako dziedzina w ogóle badań i tak dalej, sprawa kobieca. Więc język, który już w ogóle chyba Magdalena Sokołowska w latach 60. Nie starała się nie używać, prawda? Chociaż nie było innych. A może chciałabyś powiedzieć trochę jeszcze więcej o swoim własnym doświadczeniu życiowym? Mówiłaś o studiach. W pewnym momencie mąż i dziecko pojawiły się w twojej opowieści. W którym momencie życia? Czy w czasie studiów, po studiach? Czy jakoś dobrze integrowałaś swoje życie prywatne ze swoimi ambicjami zawodowymi? Czy to jakoś dobrze zagrało, czy raczej... O, to było bardzo trudne. To było bardzo trudne. To było trudne, to znaczy ten okres, można powiedzieć, tak zwanej jak to się mówi niekiedy, najlepszych lat w życiu kobiety, to znaczy właśnie już takich po 25, prawda, już tak. To było trudne, ponieważ to już nie chodzi o to, czy to było źródło pieniędzy, ale ja absolutnie chciałam pracować, to znaczy chciałam pracować zawodowo. Mnie to interesowało. Ja swoją pracę, niezależnie od tego, jak powiedzmy są niesprzyjające, bo to zawsze są niesprzyjające warunki, ja ją bardzo lubię. Po prostu to jest, ja potrafię czerpać radość z jakichś takich rzeczy, które są powiedzmy w każdym zawodzie, a z tego również, w tym zawodzie również. Ja to odnajduję do dnia dzisiejszego, co mnie trochę nawet dziwi, ale to się zdarza. Ja bardzo chciałam pracować, było mi bardzo trudno, ponieważ dziecko było chorowite. Potem było w jakimś sensie, z jednej strony łatwiej, bo była pomoc matki, bo po śmierci ojca przyjechała do mnie moja matka, ale z drugiej strony były to bardzo trudne lata dla mnie. I to była taka sytuacja, co myślę, ja bym to była w stanie powiedzieć kilkadziesiąt lat później, ale w momencie, jak matka do mnie przyjechała, jak to zaczęło się tam klarować, że matka właśnie przyjedzie do mnie, nikt nie pomógł, bo wiesz, mąż wycofał się, powiedział, to jest twoja decyzja. Brat po prostu zarządził, bo on był wtedy rozwiedziony, rzeczywiście nie miał mieszkania, no i tak dalej, i tak dalej. Matka, która zawsze była przyzwyczajona, że zawsze ktoś chociaż była w moim wieku, aktualnie w świetnej formie, wiesz, i tak dalej, ale ona przecież w ogóle nie ma mowy, żeby ona została, wiesz, tam. Sama, bo ona przed wojną mieszkała w Warszawie i zdaje się to był. No i ja jako ja, myślę, że miałam bardzo trudne, to było chyba prawie 25 lat, ona mieszkała ze mną, z nami. To już ja nie chcę tu, broń Boże, obarczać jej winą za rozwód, ale myślę, że to na pewno był czynnik, który niebywale się też przyczynił do tego rozwodu naszego. Natomiast czy to miało, wiesz, jakiś wpływ na mój światopogląd? Wiesz, nie umiem ci powiedzieć w tych kategoriach. Myślę, że nie wszystko można w tych kategoriach określać. Ja wiem tylko tyle, że na pewno jest tak, że to z jednej strony była taka pomoc jej, że jak wiesz, jak jest w sytuacji, kiedy się pracuje, bo ja pracowałam cały czas.
i jest dziecko, bo mąż mało się bardzo udzielał, bardzo. Ale z drugiej strony myślę, że koszt jej obecności był ogromny, psychiczny mój. I ja tylko wiem tyle, że pamiętam taką sytuację, kiedy jest dziecko, mąż, matka i ja w tym wszystkim. To wszystko się dzieje na przestrzeni mieszkań blokowych, prawda, 46 metrów, dwa wolne zawody, prawda. Matka ma swój pokój, my mamy swój pokój, dwa wolne zawody i Tomek ma swój pokój. I ja to pamiętam, bo to są takie momenty, właśnie tak jak mówiłam ci na początku, że jak byłam dzieckiem, że nagle postanowiłam, że ja będę inna niż matka. Ale dokładnie nie wiedziałam, o co chodzi, tylko po prostu, ja myślę, że to był ten taki kreatywny moment, inna. Ja pamiętam, jak byłam ubrana, co to była za sytuacja, gdzie myśmy szli. Pamiętam takie detale, o których właściwie nie, wiesz, w innej sytuacji tego nie pamiętam, będę inna. Natomiast tutaj to z kolei pamiętam taki moment, że podjęłam, tak sobie myślałam, ja nie podołam, to znaczy nie będę w stanie mieć wszystkiego, dobrych relacji z wszystkimi. Natomiast za kogo się czuję odpowiedzialna? Czy się odpowiedzialna za Tomka, prawda? Za dziecko. To znaczy moje zachowanie będzie wyznaczane dobrym Tomka, relacjami z Tomkiem i po prostu tym. Nieważne co, kto się na mnie obrazi, kto ode mnie odejdzie, jak będzie. To był taki moment, myślę, to był taki moment bardzo świadomej decyzji, że na pewno nie uda mi się być ONZ-em, na pewno, i na co się muszę zdecydować. I wiesz, i tak jak patrzę po latach, kiedy już mój syn jest dorosłym mężczyzną, ma troje dzieci, to ja myślę, że jest takim, a nie innym człowiekiem. A partnerem. Myślę, że on chociaż poglądy prezentuje niebywale konserwatywne, jak się z nim rozmawia, natomiast myślę, że jest po prostu ideałem feministycznym partnera. To po prostu ja patrzę i oczom nie wierzę, bo takie naprawdę to jest jak w ogóle, wiesz, książek, ty jeszcze tam, które wydała Teresa Hołówka, prawda, budżet czasu. On jest po prostu niezwykły, chociaż ja takich, wiesz, nie miał wzorów takich w domu. Ale tak jak patrzę na niego jak na człowieka, to myślę, że ta decyzja wtedy niebywale dla mnie dramatyczna, wiesz, szczególnie jeśli chodzi o małżeństwo, prawda, że po prostu nie dam, to pamiętam. Być może to jest też element budowania, wiesz, takiego myślenia feministycznego. Myślę, że po prostu jak się mówi o tym, to generalnie chyba chodzi też o to, żebyś siebie postrzegać jako taki, wiesz, taki byt skończony, mający prawo do decyzji, różnego typu. I ja myślę, że to już właściwie bywa feminizmem wręcz. A z kolei w swoich relacjach z matką przedziela ten taki trudny temat feministy, problem genealogii, kobiecej relacji matka-córka. Tak. Słuchaj, to znaczy ja jeżeli będę jeszcze miała tak zwane siły zawodowe, jak się uporam z tą książką nareszcie, tą swoją, wiesz, o tożsamości kobiet, po tych wszystkich projektach, grantach i tak dalej, to bardzo bym chciała się zająć tym problemem. Matki, córki. Ponieważ to dla mnie był niebywały ciężar. To znaczy, ja ci powiem, krótko mówiąc, jak rozmawiałam ze swoim przyjacielem, ponieważ czasami było mi bardzo trudno, już nie dawałam rady. I tak, i coś mówił. Ja pamiętam to, co on mi powiedział, i to chyba jest właśnie takim wytłumaczeniem, bo jak był moment, ja podejmowałam próby, wiesz, sugerowałam matce, żeby, bo byliśmy w takiej, powiedzmy, korzystnej sytuacji finansowej jeszcze jako małżeństwo, że matka mogła się wyprowadzić, wiesz, to znaczy mówiłam, mamo, tak pamiętam rozmowy, mamo, moje małżeństwo się wali, ale no musimy zostać sami, stać nas na to, żeby wynająć ci kawalerkę tu obok nas, będziesz blisko nas i tak dalej. No i nigdy nie zapomnę, jak matka powiedziała, że takim językiem bezosobowym, proszę wyjść z pokoju, ja nigdy nie będę mieszkała sama. I wiesz, ja nie miałam siły, żeby się temu przeciwstawić, ja nie miałam siły i możliwości
psychicznych, wystawienia rzeczy matki, jeszcze no, zrobienia czegokolwiek. Nie miałam możliwości ruchu, wariantu, no bo nie miałam rodziny, wiesz, do której mogłabym powiedzieć, słuchajcie, weźcie chociaż na parę miesięcy matkę, bo ja moje, nie, no, 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 muszę jednak spróbować uratować to małżeństwo czy coś takiego. Czyli myślę, że to... I pytałam go, słuchaj, właściwie dlaczego ja to robię? Dlaczego ja jeszcze nic nie zrobiłam złego? Dlaczego ja nie... Dlaczego? Na to on mi powiedział, i chyba jest coś w tym. Powiedział, wiesz, jesteś przyzwoitym człowiekiem. A ponieważ... Z tym, że... Można powiedzieć, że każdy typ doświadczeń można przetworzyć w tak zwane... jakieś pozytywne rzeczy. To znaczy, oczywiście nic nie zrównoważy mojego wysiłku, trudu, wiesz, deficytów, które ja jak gdyby poniosłam przez te ćwierć wieku, prawda? Współżycia pod jednym dachem, ograniczeń różnego typu i tak dalej. Ale myślę, że to mnie też... jak gdyby ja to, w jakim sensie ja to byłam świadoma tego wszystkiego, wiesz, to znaczy ja wiedziałam i to paradoksalnie to mi chyba pomogło przetrwać tak, że mogę spokojnie patrzeć w lustro, wiesz, że nie mam, wiesz, że nie mam, matka nie żyje już, że nie mam tego poczucia, że wiesz, że zrobiłam coś takiego, co właściwie mnie gnębi po latach i tak dalej, bo ja byłam tego świadoma, wiesz, i ja myślę, że to też ma związek z tym, tym immanentnie przypisanym, wiesz, do mojej osoby właśnie buntem, czyli jakąś taką świadomością, że ja jestem tego świadoma, ja wiem, ja jestem tego świadoma, że mnie nie stać na to, prawda, żeby powiedzieć nie, ale myślę, że ta świadomość, że ta wiedza o mnie, że ja jestem tego świadoma, że ja nie zachowuję się jak cielęcina, taka po prostu, bo tak trzeba, bo tego, bo owego, bo dobra córka, tego nie jest żadna dobra córka. Prawda? Żadna dobra córka, nic takiego. Ja jestem przyzwoitym człowiekiem, który nie wyrzuca na bruk. To było w tych kategoriach. Bo na przykład pamiętam, jak matka, coś tam była sprawa filharmonii, czy chodzenia do filharmonii, czy tak, powiedziałam nie. Nie, z niej matka chodziła sama na filharmonię. Miała własne karnety. Nie. Czy potem była sprawa, że spacery? No jasne, na spacery nie będę chodziła sama. Powiedziałam, trudno. Ja nie będę chodziła. Więc wiesz, były takie, powiedziałabym, wypustki, próby, ale myślę, świadomość tej sytuacji i świadomość, wiesz, tych relacji, takich pozbawionych czułości, bo ja nie mogę powiedzieć, wiesz, ja nie mogę matce odmówić tego, że ona mnie kochała, czy nie, bo uważam, że takich rzeczy nie ma się prawa, prawda, bo to są sprawy bardzo prywatne, bardzo indywidualne. Myślę, że ona to robiła w taki sposób, jak ją, wiesz, wychowałam, bo ta babcia rygorystka nie mogła inaczej wychować matki, a poza tym matka chyba była bardzo rozżalona całe życie dlatego, że ona chciała być aktorką. I dostała zakaz, i ponieważ ona, wiesz, no jest urodzona w 1909 roku, więc to było dosyć dawno, posłuchała. I ja myślę, że to było coś, co ją całe życie właściwie truło. Zatruło ją, zatruło nas, zatruło ojca, zatruło, wiesz, nasze życie rodzinne. Ona była taka niespełniona. Więc jak mówię, na przykład tutaj nie było żadnych takich z jej strony, wręcz odwrotnie, jak ja studia, chcesz być lekarzem, proszę bardzo, chcesz być socjologiem, proszę bardzo. Ogromna, wiesz, pomoc. Wcale rodzicom nie było łatwo mnie utrzymać, wasza, bo jako dziecko inteligenta, żadnych stypendiów, żadnych takich, ojciec musiał, wiesz, to wypracować, ale ona... Bycie, wiesz, ja myślę, że ona była właściwie bardziej tą niezrealizowaną kimś, niż matką. Zakaz przyszedł od strony rodziny, tak? Tak, rodziców, tak, że to w ogóle nie ma mowy. To w ogóle nie ma mowy. I ona go posłuchała, to znaczy nie miała, wiesz, tej powiedziałabym, woli i siły, żeby rozumiesz, no i tak. I tak już z tym zostało, ale ja myślę, że to potem sobie odreagowała potem przez całe życie. I ja tylko pamiętam, że to też takie było ciekawe, wiesz, jak to się ciekawie plączą takie rzeczy zawodowe z prywatnymi. Tak było paradoks, tak się działo dziwnie, że chyba wtedy, kiedy matka umarła,
to Bogusia Budrowska to było, już finalizowała swój ten doktorat o macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. I ja robiłam, wiesz, taką ostatnie czytanie takie przed przyjęciem i puszczeniem pracy, no i też myślałam, Boże, też dobry pomysł, tak. Szef bez butów chodzi, prawda, tutaj jesteś ledwo po pogrzebie, prawda, jeszcze coś tam, tu musisz... Tak. Ale to wbrew pozorom bardzo było dobre, ta sytuacja, ponieważ ja po raz pierwszy w życiu zadałam pytanie, takie, przeglądając tam, wiesz, tą ostateczną wersję tej książki Bogusi, nagle zadałam takie, wiesz, głośno, dramatyczne pytanie. Dlaczego mnie nie kochałaś? Więc wiesz, to przeplatanie się wątków, ja uważam, że jest też bardzo istotne w przypadku takich osób jak ja. Bo bardzo możliwe, że gdybym akurat nie była w sytuacji, że muszę, bo terminy, bo prawda, dziewczyna czeka, że przeglądam tą książkę, to być może tego pytania nie zadałam, nigdy bym nie zadała. A to jest bardzo ważne, żeby takie pytanie zadać. I tak w każdym razie tą sytuację zdefiniować, bo ja ją nareszcie zdefiniowałam do końca, prawda? Znaczy ja nie mówię, nie, jeszcze raz podkreślam, nie odbieram jej matce prawa do uczuć, które być może była przekonana, że żywiła. Nie. Natomiast z mojej perspektywy nagle nad doktoratem, dlaczego mnie nie kochałaś i się poryczałam? Więc i teraz bardzo się cieszę, bo jedna doktorantek chce pisać o relacji matki i córki, chce robić doktorat. Na razie no, nie wiem, jak to się dalej potoczy, ale niezależnie od tego, czy będzie jakaś doktorantka chciała pisać o tym doktorat, czy nie, to mogę tylko powiedzieć jedno, że te, powiedzmy sobie, doświadczenia w relacjach z własną matką, no wsparte tym zawodowym, prawda, jednak zapleczem, na pewno jakimś może typem osobowości, też pozwoliły mi na doświadczenie czegoś takiego bardzo interesującego, ponieważ okazało się, że jest to temat tabu. Relacje matki-córki. No w naszym społeczeństwie bardzo dużo jest tematów tabu. Ten temat jest moim zdaniem szczególnie obłożony tym właśnie nakazem. I pamiętam, że ponieważ ja mam taki zwyczaj, zresztą to też robię w czasie zajęć bardzo często, że jeżeli chcę jakiś przytoczyć argument, jakąś perspektywę pokazać, to często korzystam z własnych doświadczeń, po prostu życiowych, własnych, odwołuję się do własnych doświadczeń, bo do tego mam prawo, prawda? Nie naruszam niczyich innych praw. I pamiętam, że w tym okresie, jak ja już właśnie miałam tą pełną świadomość, powiedzmy, tych swoich relacji z matką, ale jeszcze to było przed tym dramatycznym okrzykiem, a to coś tam mówiłam delikatnie, prawda, taktownie, bo nie mam zwyczaju, wiesz, takiego, a wiesz, ona taka jest, nie. Coś takiego. Pamiętam, jak kiedyś osobie bliskiego bardzo kręgu powiedziałam, wiesz, właściwie zazdroszczę ci twoich relacji z matką. Bo to, wiesz, mówię, wiesz, wraz z wiekiem to wszystko staje się coraz bardziej ważne i bardzo ci zazdroszczę twoich relacji z matką. A na to ta kobieta się odwraca. Ty zapominasz o tym, że ja jestem aktorką. Więc okazało się, że to jest coś takiego, wiesz, że wystarczy dotknąć i w bardzo wielu wypadkach uruchamia się po prostu strumień wiedzy. A co to ma wspólnego z feminizmem? W tym momencie nie wiem. Chyba trochę ma, bo feministki bardzo intensywnie się zabrały za temat właśnie genealogii kobiecej. Ciekawe, jak wyglądały relacje między matką twoją a babcią, bo to wygląda na to, że się może reprodukowały. To może jakieś... mieć, ja myślę, że to, jeżeli nie następuje sytuacja taka, że prawda, że się podporządkujesz, prawda, różnym oczekiwaniom, i nakazom, i normom, które płyną w określonego typu, prawda? To prawdopodobnie no, będziesz powielała, tak? To możesz być tam, nie wiem, no, jakąś formą rygorystycznej babci, możesz być powtórką z mamusi. To znaczy, myślę, że te próby
to na pewno jest i ten mechanizm odcinania się jest tutaj istotny. Znaczy odcinania się, niepowtarzania pewnych wątków, prawda, z biografii tych kobiet, które znasz z bliskiego otoczenia. Ja myślę, że ten element właśnie takiego, jak ja to mówię, buntu, jest chyba tutaj najistotniejszy. Potem to też działają takie potem różne rzeczy, że jeżeli się pojawiają jakieś kobiety, to mogą być absolutnie niezwiązane, wiesz, z taką świadomością czy odrębności, czy krzywdy kobiet, czy różnych takich rzeczy, nie. Tylko które wnoszą jak gdyby elementy, nowe elementy do tego życia, które wyniosłaś, prawda, jako dziedzictwo po tam babce, matce, tylko nagle ci pokazują barwę życia, że na przykład jakaś pani, to wiem, że to miało ogromne znaczenie w moim życiu. Żona mojego ojca chrzestnego, którzy mieszkali tutaj w Warszawie, kiedyś u nich byłam i coś, ta sprawa u nich zawsze było bardzo pięknie. Ona dbała, wiesz, o wystrój stołu, o takie różne rzeczy. I pamiętam, jak ona powiedziała, wiesz, bo przecież każdy ma swoją ulubioną filiżankę. Dla mnie to było odkrycie. Pamiętam, jako dziewczynki. Przecież każdy ma swoją ulubioną filiżankę, ale to było bardzo ważne, wiesz? To było bardzo ważne. Każdy ma swoją ulubioną filiżankę. Więc takie elementy są bardzo istotne. Właśnie takie, jak mówię, no, związane z filiżanką. Ja pamiętam, że ta pani już nie żyje, jeszcze widziałam ją, miałam to szczęście, że jeszcze zanim odeszła. I pamiętam, jak właśnie rozmawiałyśmy o tej filiżance. I muszę ci powiedzieć, że tej bardzo starej kobiecie było bardzo miło. Tak, mówię, czy pani zobaczy, czy pani jaką rolę odegrała ta filiżanka, że każdy ma swoją ulubioną filiżankę? Na co pani zwróciła mi uwagę? Ona była bardzo taką kobietą, też myślę, gdyby urodziła się troszkę wcześniej, to by była feministką. Naprawdę, Hanusiu? Świetnie! Miała 95 lat, więc tak, to ja myślę, wiesz, to są takie chyba różne kamyczki, które tak działają, niekoniecznie o paradoksie, powiem ci, środowisko ściśle feministyczne, niekoniecznie. No, a jak było z tym środowiskiem feministycznym polskim, z tym ruchem kobiecym polskim, który się rodził wtedy, kiedy ty się zaczęłaś zajmować tematami? Tymi właśnie tematami, tymi, z którymi się zapoznałaś podczas swojego pobytu w Stanach. Jak obserwowałaś to, co się tutaj w Polsce? To znaczy, ja ci powiem, ja można powiedzieć, ja od razu ze względu na typ pracy, to ja jak gdyby miałam od razu bardzo ułatwioną sytuację. Bo jeżeli to jest sytuacja taka, że ja jestem tym pracownikiem naukowym, który może być przydatny, prawda, żeby coś zrobić dla kobiet. I bardzo szybko się zorientowałam, że niekoniecznie jest tak, że, a już to widziałam w Stanach wcześniej, że to jest wystarczające lepiszcze, hasło feminizm, czy to, że prawda, tutaj robimy coś w ruchu kobiecym, że to wcale tak nie jest. To ja już to zobaczyłam w Stanach i bardzo mnie to zszokowało, szczerze powiem. Wiesz, bo to szczególnie, że ja musiałam się w to wgryźć, bo przecież nie miałam zielonego pojęcia, prawda, dlaczego, co, którędy, jak. To było szokujące. Po prostu te frakcje, ta walka, to naprawdę miało mało z tym sisterhoodem. Tutaj to bardzo szybko to było, wiesz, bo to jest bardzo małe środowisko było i to bardzo szybko się można było zorientować, że może niekoniecznie X lubi Y, Z i odwrotnie. I ponieważ dla mnie, ja oczywiście też niektóre osoby bardziej prywatnie lubiłam, inne mniej, ale ja nie musiałam wchodzić, wiesz, w takie relacje, które by mnie, powiedzmy, lokowały, że ja jestem związana z tą frakcją, a nie z tamtą frakcją. Ja starałam się nawet nie wiedzieć o tym, bo to bardzo jest, wiesz, to przeszkadza. To przeszkadza, ponieważ ja nie walczę politycznie w takim sensie, że już należę do określonego skrzydła polskiego feminizmu, tylko raczej, jeżeli to staram się mieć forum, na którym się spotkają różne skrzydła i porozmawiają.
o tym, prawda? Wiem, że tam jest realna specyfika polska. Może to jest o tyle bardziej dla mnie przykre, ponieważ jest strasznie mało tych kobiet. A to zupełnie jest co innego, jak chodziło się po Nowym Jorku i patrzyło, prawda, na, że zebranie, powiedzmy, tej frakcji jakiejś tam, no to przychodzi na salę jakiś tam obrad tych 300 czy 400 kobiet, prawda, a tam jak jakiejś innej, to przychodzi ileś tam, prawda, kobiet. Też to wszystko jest w halach sportowych na poszczególnych uniwersytetach, czy jak już byłam w Rutgers później, to jak jest jakieś spotkanie, no to też jest sala wypełniona i tam jest, wiesz, no nie wiem, 900 uczestników, bo to już różnej płci, no to jest oczywiście troszkę sytuacja i mogą być swoje frakcje, natomiast tutaj to pewnie, ale to jest taki, powiedziałam, sentymentalne wzruszenia starszej pani, że jaka szkoda, że to jest tak, a nie inaczej. Natomiast jak mówię, ja uważałam, że jeżeli jest sytuacja taka, że się w 90, nie wiem, tam na początku, jak zaczęły się te walki o ustawę aborcyjną, Unia Wolności zwraca o napisanie ekspertyzy, wiesz, w tej sprawie, no to pisze tą ekspertyzę i gdyby się, wiesz, zwróciła inna jakaś nawet organizacja partyjna, wtedy to też bym napisała ekspertyzę, ponieważ jak ja mówię, takie rzeczy moim zdaniem są bardzo potrzebne i nie każdy to potrafi, wiesz, potrafi zrobić. I oczywiście to, wiesz, no, stało się wszystko, co się stało, ale ja mam taką, powiedziałabym, taką formułę walki feministycznej, jeżeli trzeba używać aż takich słów, to stosuję, prawda? I myślę, że jeżeli jest teraz taka sytuacja, że dzwoni ktoś tam z biura istniejącego pełnomocnika do spraw kobiet, prosi, żeby przyjechać, bo będzie szkolenie pełnomocników kobiet, bo to sprawa szklanego sufitu, no to mam poczucie, że no tak, no, prawda, że funkcjonuje tutaj, tak, zdecydowanie spełniamy feministyczną filozofię, czy myślę, że jeszcze bardziej, jak się ukaże ta książka, ten telefon to był właśnie od pani redaktor, jak się ukaże ta książka o nieodpłatnej pracy kobiet, mity, realia, rzeczywistość, perspektywy, więc myślę, że to będzie też książka, która dotknie no takich rzeczy, jak to się mówi, stabilizowanych, to jest takie modne w tej chwili słowo. I prawdopodobnie, dopóki będę funkcjonować, to mój feminizm będzie się przejawiał właśnie w ten sposób. Natomiast jeśli chcesz wiedzieć, jak gdyby mnie ktoś zadał pytanie, czy jestem feministką, to powiem tak, bez ale. Na pewno bez ale, ponieważ mnie to strasznie śmieszy. Mnie strasznie śmieszy już, bo to jest takie... Nie wiem dlaczego mi to śmieszy, ale bardzo mnie śmieszy, ponieważ robią to osoby, które zupełnie tego nie musiałyby robić. Natomiast gdyby ktoś mi odmawiał tego, to myślę, że bym z nim weszła w ostry dialog. Na pewno. To znaczy prezentując, wiesz, wachlarz sposobów walki politycznej, jaki może być. Tak, i że tak. I uważam, że w feminizmie jest miejsce na różne formy. Wiesz, nie każdy ma temperament, wiesz, przebierania się i robienia manify. Ja tego nie miałam nigdy. Wiesz, wszystko jedno, w jakim byłam wieku, to w ogóle nie mówiłam. Więc myślę, że wolę takie manify. To była na przykład forma manify, jak dałam taką okładkę. To miałam wrażenie, że wiesz, tak, że to jest manifa. Wydana w roku 1982 książka Dziecko jako wartość była chyba pierwszą moją publikacją pisaną z perspektywy kobiety. Chociaż powiedzmy sobie, z punktu widzenia metodologii badań kobiecych popełniałam błąd wspólny wszystkim socjologom, ponieważ bardzo wiele tabelek nie miało rozbicia kobiety-mężczyźni, co uważają kobiety-mężczyźni, jakie są poglądy kobiet i mężczyzn. Ponieważ to było tak powiedziałam, mieliśmy wdrukowane w nasze myślenie, powiedzmy w trening zawodowy, że w ogóle to się nie rozdzielało. Ale tam już były rozdziały poświęcone kobietom, tam już
to była pierwsza publikacja, która była zdecydowanie, ja ją traktuję jako taki początek właściwie mojego, powiedzmy, funkcjonowania w dziedzinie studiów kobiecych, jeżeli ktoś by koniecznie potrzebuje jakiejś definicji. I tak jak już wspominałam wcześniej, jak już uda mi się napisać tą książkę o tożsamości polskich kobiet i wszystkich zmian i ciągłości tego zjawiska, to chciałabym się jeszcze zająć problemem relacji matki-córki. To znaczy trudno powiedzieć zbadać ten problem, bo to byłabym kabotynką, którą bym uważała, że zbadam, ale w każdym razie chciałabym poświęcić trochę uwagi i czasu temu problemowi, bo mi się wydaje, że szczególnie w takich społeczeństwach jak polskie, gdzie ta rola kobiety jest też bardzo określona, gdzie rola matki jest bardzo specyficzna, gdzie społeczeństwo jest uwikłane w niesłychanie gęstą sieć wszelkiego typu tabu kulturowych, to jest fascynujący dla mnie temat, a ponieważ w tej chwili jest coraz większe, powiedziałabym, przyzwolenie, nie moje własne, bo to było już wcześniej znacznie, ale publiczne, to jest traktowane jako argument naukowy, różne techniki, tak zwane jakościowe, wywiady, czy badania, powiedzmy sobie, robione techniką fokusową, które dają zupełnie inny materiał niż badania ilościowe, socjologiczne. Bardzo bym była szczęśliwa, gdyby mi się udało taki projekt zrealizować. Czyli zaczęlibyśmy od dziecka, skończylibyśmy na matkę i córkę. Znaczy skończylibyśmy, może. No, może nie, ale może w każdym razie jest to coś takiego, co w trakcie nawet tej rozmowy, to jest zasługa tej rozmowy, muszę powiedzieć. Ja nie myślałam, nawet tak zmęczona pewnie jednak tym wywiązywaniem się z bieżących zobowiązań, nie myślałam o projektach, a myślę, że w trakcie tej rozmowy to się wykrystalizowało i doskonale wiem, co chcę, o jaki grant chcę wystąpić do KBN w czerwcu. Fantastycznie. Bardzo dziękuję. Ojej, a czy mogę Ci zadać jeszcze jedno pytanie? Możesz. To będzie jeszcze rzeczywiście takie trochę dziennikarskie pytanie. Tak. Pytanie o to, w jaką wiedzę byś wyposażyła swoją córkę? Bo masz syna. Mam syna, ale mam wnuczkę też. Masz wnuczkę. Mam wnuczkę. Co byś jej powiedziała jako kobiecie żyjącej w takim świecie, który znasz jako kobieta, jako socjolożka? To znaczy, myślę, że to pewnie sytuacja taka, to rzadko, wiesz, występuje, że to wprost można coś przekazać. Ja myślę, że na pewno będę... To znaczy, ja w tej chwili jestem niesłychanie takiej, sytuacja rodzinna jest dla mnie bardzo komfortowa poznawczo, poza emocjami, ponieważ mogę sobie patrzeć, jak właśnie, ponieważ rozbieżność między jednym z wnuków a wnuczką to jest tylko 2 lata, więc patrzę na chłopczyka 3-letniego i patrzę na dziewczynkę roczną. Więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ dziewczynka z jednej strony robi to wszystko, co robi jej brat Kostek, czyli samoloty, dinozaury, absolutnie męskie zabawki, ale równocześnie jest lalka. I to nie dlatego, że jest zasypywana lalkami, tylko była lalka, jak się miała narodzić, to dostał Kostek taką gumową lalkę, żeby się przyzwyczajał do dziecka. I po prostu ona zaczęło się od tej lalki. Także istnieje też lalka, czyli to jest bardzo ciekawe, jak się na te takie rzeczy patrzy, wiesz, z perspektywy wiedzy, artykułów, czy dziewczynki, chłopcy się różnią, czy nie, jak to jest. To jest bardzo interesujące. Natomiast myślę, że jak ona będzie się rozwijała, to chyba będę bardzo dyskretnie to będzie oczywiście pilotowane, ale będę patrzyła na to, żeby ona budować w niej właśnie maksymalną niezależność. To znaczy będę chyba starała się zwracać uwagę na to, czy nie jest, czy ona, jeżeli nie ma jakoś, powiedziałabym, wrodzonej własnej, powiedzmy sobie, dyspozycji, czy takiej z jakichś powodów nabytej bardzo wcześnie, ale trudnej do wyjaśnienia, takiej cechy niezależności, to ja będę, wiesz, starała się, myślę, na to zwracać uwagę. Wiesz, na taką
chyba będę to pilotować w sposób taki, żeby nikt oczywiście o tym nie wiedział, bo to przecież jest bardzo sprawa dyskretna i cienka i babcie mają bardzo, wiesz, rozumiesz, no, ale mają bardzo duże możliwości wpływu na dzieci, na wnuki. To wiem już, bo jednego mam wnuka dużego, 12-letniego, więc wiem, że babcie mają różnego typu możliwości i na pewno wiem, że jeżeli tylko będę istniała, to będzie zawsze mogła na mnie liczyć w każdej sytuacji, w której ona będzie, wszystko jedno komu i wszystko jedno w jakiej sprawie, ona będzie mówiła nie, bo to jest najcenniejsze, umieć powiedzieć nie, nawet jeżeli to jest głupota największa w życiu, ale po prostu, żeby tego nie stłamsić, tej możliwości powiedzenia nie, prawda? Bo ja, to znaczy to zabrzmi troszkę tak samochwalczo, ale wprawdzie ja temu miłości wielkiej lat młodzieńczych nie umiałam powiedzieć nie, prawda? I w sumie złe stopnie zaczęłam mieć na studiach i takie różne rzeczy, ale na szczęście to nie trwało długo. Prawda? To nie zdeterminowało, nie określiło całego mojego życia. Tylko wróciłam do jakiegoś tego, powiedziałabym, coś, co cenię w sobie, cenię siebie za to chyba szczególnie. Właśnie powiedziałam nie, napiszę w tydzień pracę magisterską, zdążę, wszystko się stanie. Tak, wnuczka chyba może, tak, wnuczka, to znaczy z jednej strony mnie to będzie intrygowała, a z drugiej strony myślę, że może na mnie liczyć na pewno. Na pewno. Bo wcale to nie jest proste. Wcale to nie jest proste. Być kobietą niezależną. To nie jest proste. I zawsze się przyda taka osoba, która powie, że każdy lubi filiżankę albo coś takiego. Zawsze się przyda. Każdy ma swoją ulubioną filiżankę, tak. Taka osoba zawsze się powinna w życiu pojawić. Będę szczęśliwa, jeżeli dla mojej wnuczki to będę ja. Dzięki wielkie. Ja dziękuję bardzo.